Dzisiaj zaprezentuję magnetofon Unitra ZRK M8047. Jak widać, do wyjścia tutaj z tyłu podłączony jest taki prosty głośniczek na powerbanku, żeby po prostu wydobyć dźwięk. Natomiast dlaczego warto mieć takie perełki? Ponieważ mając kasety, to jest moja kaseta z 81 roku. Pierwsze gry wypowiedziano. Pokażę, jak ten magnetofon wygląda w środku. Tutaj mamy cztery śrubki. Dwie po tej stronie i dwie tutaj. Co tutaj warto zrobić na początku? Tutaj warto pomyśleć o tym, tu jest taka dziurka, taki otworek, przelotka, przez którą przeprowadzone fabryczne są przewody tego silniczka. Trzymam je tutaj za pomocą takiej opaski. Żeby dostać się do wymiany pasków, to mamy tutaj trzy paski napędowe. Jeden jest pasek napędowy tutaj pomiędzy talerzykiem a licznikiem. Podstawowy pasek napędowy szerokości 5 mm i pasek napędzający sprzęgło od tego koła zamachowego. Także mamy trzy paski. Jak się do nich dostać? Żeby się do nich dostać, musimy zdjąć płytę czołową, czyli zdejmujemy gałeczki i tutaj od dołu mamy trzy wkręty. Mamy trzy wkręty. Jeden, drugi i trzeci wkręt. W tym momencie możemy zdjąć swobodnie płytę czołową. Zdemontuję napęd. Żeby wyjąć napęd, musimy odłączyć wstążki. Następnie musimy wykręcić mocowania boczne. Jedna górna śrubeczka, druga górna śrubeczka. Od przodu przy liczniczku zamontowałem jeszcze jeden wkręt. Jego tutaj fabrycznie nie ma. Oraz dwa wkręty tutaj. Jedna i druga śruba. I teraz po odkręceniu tych śrubek, które wskazałem, możemy delikatnie wyjąć mechanizm. Aha, muszę rozpiąć ten zaczep. O, jest zaczepiony, więc możemy ten mechanizm wyjąć. W jaki sposób wymieniamy paski? Do tego służą trzy wkręty, to znaczy jeden wkręt tu, drugi i trzeci tu pod spodem. W ten sposób zdejmujemy ten uchwyt razem z tym kołem zamachowym i wtedy mamy dostęp do tego paska i do tego. Te dwa paski wymieniamy, odkręcając to mocowanie. Ostrożnie trzeba wyjmować, tak by nie pogubić uszczelek, które tam są, takich o, w środku na oś te są uszczelki, które powodują, że tu nie ma żadnych luzów. Co jeszcze w tym mechanizmie zrobiłem? Wymieniłem silnik i musiałem wymienić tutaj uchwyty. Tu są takie gumowe amortyzatory, które niestety też z upływu czasu się uszkodziły. Zastosowałem takie amortyzatory od dysków twardych komputerów. Niestety one były troszeczkę za wąskie, więc znaczy w sensie, że nie zapewniały odpowiedniego osiowania wałka napędowego, więc musiałem wstawić jeszcze podkładki, tak żeby to odpowiednio ustawić. Silniczek fabrycznie nowy jest ustawiony na prędkość znamionową, taką jak powinien mieć. Pod tą naklejką znajduje się
znajduje się regulacja prędkości. W oryginalnych silniczkach Unitry, które były też zamiennie z tym silniczkiem stosowane, jest taki układ UL1901, który stabilizuje napięcie. Te układy też można wymienić. Co jest tutaj jeszcze istotne, należy wyczyścić i oczywiście przesmarować, więc ja używam do smarowania tutaj wazeliny technicznej typu plastik metal. Mocowań typu metal-metal stosuję tutaj taki olej maszynowy oraz do czyszczenia gumy, jak i odtłuszczania powierzchni, szczególnie tych bieżni, wałków, używam benzyny ekstrakcyjnej. Co tutaj jeszcze chciałem pokazać, że za pomocą tych dwóch śrubek dostajemy się do mocowania klapki, a następnie tutaj mamy cztery śrubki. Po odkręceniu tych śrubek mamy dostęp do tutaj do talerzyka, do paska napędowego silniczka. Złożyć to z powrotem. No w zasadzie wykonujemy czynności odwrotne. W tej czynności istotne jest, aby tą dźwignię, to jest dźwignia przełączająca tryb nagrywanie, odtwarzanie, ta dźwignia musi wejść nad ten bolec. Ten bolec powoduje sterowanie dźwignią odtwarzania. Więc wkładamy kabelki, przykręcam jedną śrubeczkę górną z tej strony. Oczywiście metod montażu jest wiele, ja pokazuję jak ja to robię. Skręcam to lekko, tak aby był luz. Następnie przykręcam jedną śrubkę dolną. Mianowicie tutaj tą górną. Też przykręcam ją w taki sposób, aby był luz. Następnie ustawiam tą dźwigienkę nad tym bolcem, wysunąć ten mechanizm. Właśnie po to zostawiłem luz na śrubkach. W tym momencie, jak on już jest we właściwej pozycji, przykręcam tutaj śrubeczkę górną i następnie drugą dolną śrubkę. W tym momencie dolne śrubki można już przymocować solidnie. Montujemy górną, drugą górną. Blaszka do dachu obudowy. Sprawdzamy, czy nie spadł nam pasek i czy nie ociera się. Moim zdaniem trzeba to troszeczkę wypchnąć. Dobrze, teraz założymy górę. Licznik, tak jak mówiłem, to jest śrubka dołożona przeze mnie. W tym magnetofonie została wymieniona rolka napędowa. Zostały uzupełnione tutaj podkładki, ponieważ ta dźwignia miała duży luz. Dołożyłem tutaj śrubkę, aby ten liczniczek się nie ruszał. Wymieniłem pasek licznika. Zlikwidowałem luz na sprzęgle. Wymieniłem pasek napędowy, wymieniłem pasek drugi.
Wymieniłem silniczek i wymieniłem mocowania, amortyzatory silnika. Teraz trzeba podłączyć wstążki. Ważne, żeby te wstążki tutaj nie dotykały do koła. Następnie założymy tutaj na te przewody, założymy ten uchwycik, aby to było jakoś ładnie ułożone. Możemy założyć płytę czołową. Jesteśmy już na tym etapie, więc etap płyty czołowej, czyli i tutaj przykręcamy trzy śrubeczki. Jednej, dwie śrubeczki od góry. Zakładamy gałeczkę. I zakładamy to be yourself and just